Tylko w jednym miejscu w Katowicach można sprawdzić, co czuje się podczas zderzenia, dachowania samochodu, czy jak widzi drogę pijany kierowca. Ale nie o zabawę, a o edukację tu chodzi. Co to za miejsce i do czego będzie służyć? O tym Paweł Jędrusik. W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach można teraz zasiąść za kierownicą samochodu, ale nie tylko tego prawdziwego, i sprawdzić na własnej skórze, czemu nie powinno się jechać po pijanemu. Na samym początku mamy wrażenie, jakbyśmy jechali po ilości alkoholu 0,5 promila. Następnie zwiększa się to do 1 promila i do 1,5 promila i naprawdę odzwierciedla, ponieważ i obraz, i samo prowadzenie pojazdu się zmienia. To tylko jeden z symulatorów w Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które w środę zostało otwarte na terenie WORD. Będą się tu odbywały szkolenia. Obejmujemy swoją działalnością wszystkie grupy wiekowe, czyli dzieci, młodzież i seniorów. Będziemy sukcesywnie zawierać różne porozumienia dotyczące kształcenia w ramach tej oferty dla tych trzech grup wiekowych. Ze szkoleń mają też korzystać na przykład służby mundurowe. Niektóre ze szkoleń będą bezpłatne, za inne trzeba będzie zapłacić. Oprócz możliwości sprawdzenia na własnej skórze skutków łamania przepisów drogowych, będzie się tu też odbywać nauka pierwszej pomocy. Dla nas każde takie przedsięwzięcie ma duże znaczenie, tak? Nie ma nic ważniejszego niż zdobyte doświadczenie właśnie w takich miejscach, jak w dzisiejszym jest otwarte. Dzięki temu kierowcy będą mieli możliwość, tak, doskonalić swoje umiejętności, zapoznać się z sytuacjami, które tak naprawdę na drogach nie powinny mieć miejsca. I to jest wartość dodana takich przedsięwzięć, takich inicjatyw. Koszt budowy Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniósł 14 milionów złotych.